Zbieg. Sprawa rotmistrza Sosnowskiego. Cofają się! Cofają! Cofają się! Cofają! Porucznik Jerzy Sosnowski, słysząc okrzyk, uniósł się w strzemionach, aby lepiej dostrzec, co dzieje się za wsią. Z miejsca, w którym ustawił swój szwadron, rozciągał się widok na pola z zieleniącym się zbożem, biegnące po jednej stronie krętej drogi prowadzącej do Wernychorodka, gdy z drugiej jasne, wysokie trawy znaczyły granice bagien. Pierwsze chałupy, niskie, z wysokimi dachami, krytymi strzechą, uniemożliwiały obserwowanie tego, co działo się we wsi, skąd dochodziły odgłosy strzelaniny i wybuchów granatów, a szary, prochowy dym snuł się nisko nad drogą. Bitwa przybierała na sile, co oznaczało, że bolszewicy dostali posiłki. Wcześnie rano, 8 czerwca 1920 roku, szwadron 2. Pułku Ułanów uderzył na wieś, zaskakując obozujących tam bolszewików. Gdy pozostałe oddziały z tego pułku i 8. Pułku, jaki ściągnął pod Wernychorodek, zajęły pozycje dookoła wsi. Potyczki na szerokiej drodze i walki w Opłotkach szybko przyniosły sukces polskim Ułanom, gdyż bolszewicy, zaskoczeni, zerwani ze snu, bronili się nieudolnie, strzelali na oślep i cofali się za kościół, gdzie zostawili koni. Nie myśleli o walce, tylko o jak najszybszym wyrwaniu się spod polskich szaweł. A Ułani, rozochoceni łatwym zwycięstwem, rozpieszli się między zagrodami, goniąc grupki radzieckich żołnierzy. Niespodziewanie z tamtej strony nadjechał liczny oddział bolszewickiej konnicy. Widząc zamieszanie i uciekających towarzyszy, ruszyli do walki. Runęli na luźne grupki polskiej jazdy, która zaczęła zawracać, aby pomiędzy chałupami stawić opór, licząc na odsiecz głównych sił stojących przed wsią. Uderzenie bolszewików było za silne, a tempo ich natarcia za duże, aby nasi kawalerzyści mogli obronić zajmowane stanowiska, więc cofali się w nieładzie, spychani poza wieś. Szybko odwrót ze wsi zamienił się w paniczną ucieczkę, a każda minuta powiększała straty Polaków. Panie poruczniku! Do Sosnowskiego podjechał chorąży. Jego koń drżał niespokojnie, płoszony odgłosem zbliżającej się strzelaniny. Jak nasi dalej się cofną, to odsunią skrzydło! A jest coraz gorzej, bo ruskich więcej nadciąga! Sosnowski wyciągnął szablę. Rozkazu do ataku nie otrzymał, ale czy miał patrzeć, jak bolszewicy wycinają nasze? Nie chciał czekać, aż nadjedzie łącznik z rozkazem od dowódcy pułku. Uniósł szablę. Szwadron! Do szarży! Kłusem marsz! Szwadron ruszył. Na początku konie szły z tempa, rozchodząc się w ławę, spokojnie jak na ćwiczeniach. Po kilku chwilach, gdy front był już sformowany, spięte ostrogami zerwały się do galopu. Odsiecz ruszająca spod lasu uszła uwadze bolszewików, aż polski szwadron uderzył w ich bok z całym rozmachem i wykorzystując swą siłę zaczął spychać w stronę bagien. Sosnowski, któremu kula zerwała na ramiennik, nie czyniąc szkody, dostrzegł bolszewika z lancą wycelowaną w Ułana, który po stracie konia, nie mając już sił uciekać, chwiał się i tylko usiłował rękami osłonić głowę. Bolszewik, który nagle zobaczył nadjeżdżającego wroga, wstrzymał konia, aby obrócić się. Nie miał już czasu puścić lancy na tęblak i sięgnąć po Saszkę, więc zaatakował, starając się naprowadzić grot lancy na tułów Sosnowskiego. Drzewiec był za długi i za ciężki do wykonania szybkiego manewru, więc jedynie uderzył Sosnowskiego w ramię, a żelazne ostrze ześliznęło się po mundurze. Bolszewik nie zdążył już cofnąć ręki, a może jego koń zanadto się zbliżył, bo Sosnowski, który stanął w strzemionach, ciął od ucha w prawo w sposób, który nadawał głowni największą prędkość i siłę. Ostrze spadło na odsłoniętą szyję bolszewickiego Ułana, oddzielając głowę. Sosnowski nieraz już widział taki koniec pojedynku, ale teraz głowa odbijająca się od kolana jeźdźca i tocząca po grząskiej murawie zrobiła na nim szczególne wrażenie. Bliski wystrzał i świst kuli nad uchem kazał mu oderwać wzrok od bezgłowego jeźdźca, który buchając krwią z otwartych tętnic wciąż trzymał się w siodle, acz pochylał się i oparł na końskim karku, aby po chwili zwalić się na murawę. Kula nie była w niego wymierzona.
Bolszewicy ostrzeliwali się na oślep i nie wiedzieć czemu kierowali się w stronę bagiennych traw, a nie wprost do wsi, aż ich konie zaczęły rozpryskiwać czarne błoto. Im bardziej zagłębiali się w ten obszar, tym bardziej konie, tracąc oparcie dla kopyt, zaczynały ślizgać się i zataczać, zapadając w grząskim gruncie. Zatrzymać się! Zatrzymać! Odwrót! Na ten rozkaz ułani powściągnęli konie, także odległość od bolszewików zwiększyła się. Ten niezamierzony rozwój bojowej sytuacji wykorzystały obsługi karabinów maszynowych 8. pułku. Dostrzegając lukę rozdzielającą Polaków i bolszewików, otworzyły ogień. Pociski, trafiając bezradnych budionowców, dopełniały dzieła zniszczenia. Spadali z koni albo sami zeskakiwali, podnosząc ręce do góry, ale nikt nie zwracał na to uwagi. Ginęli, padając w czarne błoto poleskiego bagna. Szwadron, cofać się! Ułani, widząc bolszewików ginących w bagnie, zawrócili w stronę wzgórza, aby przygotować się do następnego natarcia, gdyby wróg rzucił do walki nowe szeregi. Najwidoczniej jednak bolszewicy, którzy dotarli do wsi, postanowili przygotować się do obrony i nie ruszyli na pomoc ginącym towarzyszom. Już nie zaatakowali. Szarża szwadronu Sosnowskiego, który rozniósł bolszewicki oddział, kazała budionowcom uciekać ze wsi. Wieczorem, gdy Polacy zebrali rannych i odesłali na tyły kilkunastu jeńców, Sosnowski stanął we wsi, kilkanaście kilometrów od miejsca walki. Chaty były puste, z wygasłymi piecami, szafami bez jedzenia, gdyż mieszkańcy przestraszeni walkami uciekli. Ułani, przyświecając sobie naftowymi lampami, grzebali w przyzagrodowych grządkach, wyciągając pomidory i marchew, ale mało znajdowali jak na 100 głodnych ludzi. Chorąży wpadł jak bomba do niskiej izby, w której Sosnowski urządził sobie posłanie, informując o dwóch ważnych wydarzeniach. Chleb przywieźli, panie poruczniku! Zrobił dwa kroki i odwinął białą szmatę, którą okrył wielki bochen. A tak w ogóle, to dowódca pana wzywa. Dodał, jakby ta wiadomość miała o wiele mniejsze znaczenie niż dostawa chleba. Ale wystarczyło spojrzeć, z jakim namaszczeniem wbił nóż w twardą, wypieczoną skorupę, aby zrozumieć, dlaczego taką kolejność nadał informacjom. Podpułkownik Henryk Brzezowski, który w lutym 1920 roku objął dowodzenie 8. pułkiem, rozłożył szeroko ręce na widok Sosnowskiego wchodzącego do chaty, gdzie sztab pułku urządził kwaterę. Zrobił parę kroków w jego stronę i objął serdecznie, co Sosnowski przyjął z wyraźnym zaskoczeniem. Nie przywykł do tak wylewnego zachowania dowódcy, człowieka surowego i oschłego. Panie poruczniku, za tę szarżę to order! Wypuścił Sosnowskiego z objęcia. Przez chwilę nic nie mówił, aby nadać szczególne znaczenie słowom, które miały paść. Widziałem, jak pojechaliście bolszewikom po karkach. Wystąpię o virtuti militari dla pana. Szarża pana szwadronu zapoczątkowała zwycięstwo. Zasłużył pan ze wszech miar. Już miesiąc później, 25 lipca 1920 roku, pułkownik Brzezowski utwierdził się w swojej decyzji, gdy szwadron Sosnowskiego zdobył bolszewickie tabory i tego samego dnia wjechał na czele polskiej konnicy do Beresteczka, skąd przegnano bolszewików. W październiku podpisał się pod wnioskiem o odznaczenie orderem Virtuti Militari. W żołnierskich słowach uzasadnił, dlaczego Sosnowskiemu należy się to odznaczenie. Pisał o sytuacji pod Wernichorodkiem. W tym krytycznym momencie rzuca się porucznik Sosnowski na czele swojego szwadronu na pierwsze zbliżające się szwadrony Budionnego i brawurową szarżą wpędza ich do bagna, gdzie przez ogień karabinów maszynowych zostały zdziesiątkowane. Jerzy Sosnowski zasłużył sobie na tak wysokie odznaczenie nie tylko za tę szarżę. Walczył od sierpnia 1914 roku, gdy wyruszył na wojnę w Legionie Wschodnim. Po rozwiązaniu tej formacji przez władze austriackie w grudniu tego roku został wcielony do armii austriackiej i wysłany do szkoły kawalerii w Holic, jak wówczas nazywano czeskie Holice w pardubickim kraju. A jeźdźcem był nie lada, lekkością i wprawą wzbudzającym zazdrość i podziw nawet starych kawalerzystów. Zanim koledzy z jego rocznika nauczyli się dobrze dociągać popręgi, on już prowadził konia jedną ręką. Każdy, kto widział go, jak pochylony nad końskim bokiem, w pełnym galopie podnosił z murawy końcem szabli obwarzanki,
musiał dojść do przekonania, że ten człowiek urodził się w siodle. A smagła cera, czarne, proste włosy i mocne, wyraziste oczy kazały doszukiwać się wśród jego przodków kozackich korzeni. W kawalerii walczył na froncie wschodnim, gdzie doszedł do stopnia porucznika, co zawdzięczał wyłącznie bojowym zasługom. Wtedy powstawała nowa broń, lotnictwo myśliwskie, które z nieznanych przyczyn przyciągało zwłaszcza kawalerzystów. Szczególnie wielu z nich decydowało się podjąć naukę latania w niebezpiecznych i zawodnych maszynach. Sosnowski ukończył kurs pilotażu w Wiener Neustadt, ale już na front nie wrócił i nie walczył jako lotnik. Gdy 11 listopada 1918 roku odrodziła się Polska, tego samego dnia wstąpił do Wojska Polskiego i walczył przez całą wojnę polsko-bolszewicką. Orderu Virtuti Militari nie dostał. Na wniosku podpisanym przez podpułkownika Henryka Brzezowskiego 19 października 1920 roku znajduje się krótki ręczny dopisek, wniosek odrzucony i zamaszyste R z zygzakiem. Nieczytelny podpis tego, który taką decyzję podjął. Nie po raz ostatni. Przełożeni mieli odrzucić jego zasługi i zlekceważyć bojową drogę. W 1921 roku awansowany do stopnia rotmistrza przyjechał do Krakowa, gdzie objął dowodzenie szwadronem 8 Pułku Ułanów. W tym samym czasie w historii, która z całą siłą miała zaznaczyć się w jego życiu, nastąpiły wydarzenia zapowiadające, że Europa zmierza w kierunku kataklizmu, a Polska stanie się pierwszą ofiarą. W istocie wydarzenia te skierowane były przeciwko Polsce, której odrodzenie dwa ościenne mocarstwa przyjęły jako zagrożenie dla swojego bytu. Wielka historia. W końcu marca 1922 roku do Berlina przybyła delegacja radzieckich dyplomatów, na czele której stał komisarz spraw zagranicznych Georgi Czyczerin. Zatrzymali się tam na kilka dni w drodze do Genui, gdzie 10 kwietnia miała rozpocząć się konferencja 34 państw obradujących nad nowym porządkiem finansowym, co było szczególnie ważne i dla Niemiec, uginających się pod ciężarem kontrybucji, i Rosji radzieckiej, usuniętej poza nawias europejskich spraw. Niemcy liczyli na złagodzenie stanowiska zwycięskich mocarstw w sprawie spłaty odszkodowań wojennych. Bolszewicy spodziewali się uznania ich rządu i otwarcia dostępu do europejskiej społeczności. Ta wspólnota interesów nakazała Niemcom szukać pojednania z bolszewikami, co pozwalałoby im wzmocnić pozycję negocjacyjną. W Berlinie 3 kwietnia kanclerz Józef Wirth wydał wystawny raut w pałacu na Unter den Linden, należącym kiedyś do cara, i ogłosił, że władze niemieckie zwracają pałac Rosjanom, aby tam urządzili poselstwo, oczywiście po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. W takiej atmosferze obydwie delegacje wyjechały do Genui. Tam negocjacje nie przyniosły rezultatu, jakiego Niemcy i Rosjanie oczekiwali. 15 kwietnia stało się oczywiste, że gigantyczne odszkodowania wojenne nałożone na Niemcy nie zostaną zmniejszone. Rosjanie również niczego nie uzyskali, gdyż mocarstwa zachodnie twardo żądały spłacenia długów zaciągniętych przez cara, co dla państwa wyniszczonego rewolucją i wojną domową było nie do zaakceptowania. Klęska wydawała się przesądzona i może właśnie ta świadomość stała się motorem działania obydwu delegacji, aczkolwiek Niemcy nie spodziewali się, że Rosjanie tak szybko przejmą inicjatywę. Późnym wieczorem 15 kwietnia Adolf Georg von Maltzan, szef Departamentu Wschodniego niemieckiego MSZ, wszedł do swojego apartamentu w genuańskim hotelu. Był przygnębiony, podobnie jak szef niemieckiej delegacji, gdyż wiedzieli, że czeka ich powrót z pustymi rękami. Kwadrans po godzinie pierwszej, już 16 kwietnia, kamerdyner zapukał do sypialni von Maltzana. Ekscelencjo, dzwoni człowiek o dziwnym nazwisku. Sądzę, że to Rosjanin. Nie chciał przekazać niczego poza wiadomością, że to sprawa pilna. Jak się nazywał? Pan wybaczy, nie jestem w stanie powtórzyć. Według jednych relacji telefonował Georgi Czyczerin.
Jednakże nie wydaje się możliwe, aby komisarz przewodniczący delegacji, wykształcony w carskiej dyplomacji, chciał rozmawiać z urzędnikiem niższej rangi, w dodatku o tak niezwykłej porze. Dlatego bardziej prawdopodobne jest, że dzwonił ktoś niższy stopniem, oczywiście wykonując polecenie Czyczerina. Zapewne był to Krystian Rakowski. Niemcy dobrze go znali, gdyż w 1918 roku w składzie radzieckiej delegacji prowadził rokowania pokojowe w Brześciu. Wiedzieli, że mogą liczyć na jego przychylność, gdyż wielokrotnie otwarcie opowiadał się za zacieśnieniem współpracy między obydwoma państwami. Podaj telefon. Rosjanin prosił, aby zechciał pan zejść do holu. Malcan narzucił szlafrok i zszedł do hotelowego holu. Należy przyjąć, że ktoś z bolszewickiej delegacji nie zadzwonił do apartamentu Malcana dlatego, że był przekonany, iż telefon jest podsłuchiwany. Malcan mówi. Słucham. Powinniśmy jutro odbyć ważne spotkanie. Zapewniam pana, ważne. To ma najwyższe znaczenie. Kiedy i gdzie? Proponujemy jutro po obiedzie w Rapallo. Pan wie, gdzie to jest. Wiem. W hotelu, w którym stanęła nasza delegacja. To Imperial Hotel. Przedstawię tę propozycję panu ministrowi Rathenau. Malcan, wyraźnie podekscytowany, popędził na górę do apartamentu przewodniczącego niemieckiej delegacji, ministra Waltera Rathenaua, który siedział w piżamie w gabinecie. Spodziewał się najgorszych wiadomości. Słowa Malcana o niespodziewanym telefonie od bolszewików zaskoczyły go. Wezwał natychmiast pozostałych członków swojego zespołu, którzy po kilkunastu minutach zgromadzili się w jego gabinecie w szlafrokach narzuconych na piżamy i nocne koszule, aby wysłuchać najnowszej wieści. Wszyscy rozumieli znaczenie informacji, jaką przekazał im Malcan. Historia przyspiesza bieg w kierunku bardzo przez Niemców pożądanym. Następnego dnia po południu w Imperial Hotel w Rapallo, jak chcieli Rosjanie, obydwie delegacje podpisały dokument, który stanowił, że obydwa państwa zrzekają się wzajemnych roszczeń finansowych i postanawiają współpracować. Droga do wzajemnych zbrojeń została otwarta. Brytyjski premier David Lloyd George, którego polityka umożliwiła ten sojusz, jakby za późno zdał sobie sprawę z groźby, jaka wyłoniła się w Rapallo. Napisał. Największe współczesne zagrożenie polega w mojej ocenie na fakcie, że Niemcy mogą połączyć swe przeznaczenie z bolszewikami i oddać zasoby materialne i intelektualne, swój gigantyczny talent organizatorski na służbę rewolucyjnych fanatyków, którzy marzą o podbiciu świata. Ta groźba nie jest fantazją. Niemcy i Rosja Radziecka już 4 miesiące po Rapallo, 11 sierpnia 1922 roku, podpisały porozumienie o współpracy wojskowej. Reichswehra otrzymała prawo organizowania na terytorium Rosji baz dla przeprowadzania tam prób materiałów, ćwiczeń wojskowych i szkolenia żołnierzy w użyciu broni zakazanej przez Traktat Wersalski. Oficerowie Armii Czerwonej w zamian uzyskali możliwość uczestniczenia w próbach i manewrach prowadzonych tam oraz na poligonach w Niemczech. To był pierwszy krok zapowiadający, że najbliższe lata przyniosą zacieśnienie współpracy wojskowo-przemysłowej. Dla Polski oznaczało to, że dwa wrogie mocarstwa połączyły się w dążeniu do jej unicestwienia. A Polska nie miała dość sił, aby odeprzeć uderzenie tej zjednoczonych potęg, które współpracując rozwinęłyby swój potencjał militarny. Jedyna obrona mogła polegać na śledzeniu każdego kroku, każdej zmowy nieprzyjaznych rządów, aby odpowiednio sterować sojuszami. W nich była jedyna nadzieja niepodległości Polski, nawet jeżeli oznaczałoby to podjęcie wojny prewencyjnej w czasie, gdy ani Reichswehra, ani Armia Czerwona nie zyskałyby przeważającej siły. Jednakże wywiad prowadzony przez oddział II Sztabu Generalnego nie mógł zdobyć wglądu w najważniejsze plany i zamierzenia Reichswehry. Działalność na terenie Niemiec była szczególnie trudna. Polonia, będąca naturalną bazą wywiadu, słaba, odsunięta od najważniejszych stanowisk, niewiele mogła pomóc. Zwerbowanie oficerów Reichswehry okazywało się niemożliwe ze względu na ich otwartą wrogość wobec Polski, obawy przed bardzo surowymi karami, a także wysokie pensje i świadomość pełnej stabilizacji finansowej, jakie dawała 12-letnia służba wojskowa. W
październiku 1921 roku oddział drugi oceniał. Zupełny brak materiału sprawił, iż są całe prowincje, o których nie można nic powiedzieć, oraz organizacje, nawet poważne, o których istnieniu nic nie wiemy. Dwie działające na terenie Berlina placówki wydawały się bezradne wobec wydarzeń o ogromnym znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski. Szpieg idealny. Rotmistrz Jerzy Sosnowski został zwerbowany w 1924 roku przez kapitana Mariana Chodackiego, oficera 2 oddziału sztabu głównego. Zgodnie z regulaminem szukał on do służby w wywiadzie oficerów dzielnych, których patriotyzm nie budził zastrzeżeń. Być może odszukał w archiwum wniosek podpułkownika Brzezowskiego o odznaczenie Sosnowskiego orderem Virtuti Militari. Jego uwagę musiały zwrócić oceny przełożonych. Generał Marian Przewłocki, dzielny ułan i świetny dowódca, pisał o Sosnowskim. Oficer ten jest wyjątkowo uzdolniony jako kawalerzysta, wyśmienity sportsmen, wyjątkowy kolega, wysoce inteligentny. W zupełności zasługuje na wysunięcie na stanowisko dowódcy pułku. Propozycja awansowania na stanowisko dowódcy pułku to był szczególny zaszczyt. Obserwacje i bliższa analiza zachowania Sosnowskiego wskazywały, że nie obawia się ryzyka, jest towarzyski, łatwo nawiązuje kontakty, zwłaszcza z kobietami, na których jego uroda i elegancja robiły wielkie wrażenie. To wystarczyło, aby Chodacki zaproponował wpisanie rotmistrza Sosnowskiego na listę, która trafiła do oddziału 2 Sztabu Generalnego jako odpowiedniego kandydata do służby za granicą, jak określano pracę w wywiadzie zagranicznym. Sosnowskiemu to odpowiadało. Ryzykancka natura i fantazja, które kazały mu podjąć służbę w kawalerii i zgłosić się na kurs pilotów myśliwskich, rzucać się do szaleńczej walki, ciągnęły go do nieznanego. Szkolono go przez 2 lata. Poznawał organizację niemieckiego wojska, gospodarkę i politykę tego państwa. Nabywał też umiejętności przydatne w misji, jakiej się podjął. Sposoby wykrywania śledzących go agentów kontrwywiadu, metody uzależniania ludzi i wyciągania od nich ważnych informacji. W marcu 1926 roku wyjechał do Berlina, aby objąć placówkę wywiadowczą działającą pod kryptonimem IN-3. Jego poprzednik na tym stanowisku, porucznik Józef Gryf Czajkowski, wracał do kraju w atmosferze podejrzeń, których centrala nie potraktowała poważnie. Materiały nadsyłane przez Gryfa Czajkowskiego oceniano jako niewielkiej wartości, a nawet sfabrykowane przez niemiecki kontrwywiad. Nie sądzono jednak, że mogła za tym kryć się zdrada. Tłumaczono to naiwnością, która sprawiła, że szpieg zbyt łatwo dał wiarę materiałom podsuniętym przez Niemców. Jeżeli jednak nie była to naiwność, lecz celowa dezinformacja, co oznaczało, że Gryf Czajkowski podjął współpracę z wrogiem, to Sosnowski, zajmując jego miejsce, znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Legenda, z jaką Sosnowski przybywał do Berlina, została perfekcyjnie opracowana. Przedstawiał się jako Georg von Sosnowski, arystokrata Herbu Nałęcz. Wyposażono go we wszystkie środki, aby ten obraz podtrzymać, co dało mu przepustkę do berlińskich wyższych sfer, a także umożliwiło nawiązanie kontaktów z podejrzliwymi i antypolsko nastawionymi pruskimi oficerami. Był wystarczająco bogaty, co tłumaczył dochodami z rodzinnych posiadłości, aby kupić kilka mieszkań w Berlinie, przywieźć konie wyścigowe czystej krwi, wynająć boksy w berlińskich stajniach i prowadzić lekkie, hulaszcze życie. Placówka IN-3, którą przejął, nie była liczna. Działało w niej 6 agentów, w tym 4 traktowanych jako źródła szpiegowskiej informacji. Na ten zespół i swoje wybryki miłośnika wyścigów konnych, bywalca salonów, kobieciarza i hulaki trwającego pieniądze w nocnych klubach, Sosnowski otrzymywał połowę budżetu na wywiad w Niemczech, ale sztab generalny oceniał efekty pracy jego placówki jako wybitne. Dzięki temu pieniądze zawsze płynęły szeroką strugą. Wszystko to działo się w czasie, gdy mimo traktatowych ograniczeń Niemcy przystąpili do odtwarzania sił zbrojnych.
Dowódca Reichswehry, generał Hans von Seeckt, budował armię zgodnie z limitami wersalskimi, ale z założeniem, że będzie to kadra, która w odpowiednim czasie przejmie dowodzenie milionowym wojskiem z poboru. Reichswehra była nieliczna, ale poza nią istniało masowe wojsko. Organizacje takie jak Freikorpsy, liczące około 500 000 żołnierzy, równie liczna Stahlhelm czy Selbstschutz walczyły w czasie rewolucji w Niemczech w 1918 roku i przeciwko powstańcom śląskim. Drugie tyle żołnierzy ćwiczono w organizacjach, które z pozoru nie miały żadnego związku z wojskiem, sportowych, harcerskich, a nawet religijnych. Broń dla nich była, gdyż po rozejmie w 1918 roku niemieckie wojsko nie rozbroiło się. Karabiny, karabiny maszynowe, działa artyleryjskie i amunicję chowano do wykorzystania w lepszym czasie. W sumie w tajnych magazynach przechowywano broń wystarczającą do uzbrojenia 11 dywizji. Nie minął miesiąc od przyjazdu do Berlina, a Sosnowski uzyskał dostęp do największych tajemnic Reichswehry. Szczęśliwy dla niego traf sprawił, że na przyjęciu wydanym po wyścigach na berlińskim torze w Karlshorst spotkał kobietę, którą poznał kilka lat wcześniej na wyścigach w Sopocie, Benitę von Falkenhayn. Pamiętała go. Spotkaliśmy się już, panie kapitanie. Powiedziała, gdy przywitał się z nią. To było 2 lata temu w Sopocie, też na wyścigach. Byłam tam z mężem, Richardem von Falkenhayn. Oczywiście, jakże mógłbym zapomnieć. Nie widzę jednak pani męża na tym przyjęciu. Jesteśmy w separacji. To spotkanie, chyba przypadkowe, zaczęło wielki romans i płomienną miłość, która miała doprowadzić ją do zguby. Miała 27 lat, urokliwy uśmiech, ciekawą urodę, choć zdradzającą skłonności do tycia. O ile uroda mogła interesować sosnowskiego kobieciarza, to nazwisko było szczególnie pociągające dla sosnowskiego szpiega. Teść Benity, generał Erich von Falkenhayn, był szefem niemieckiego sztabu generalnego w pierwszych latach wojny. Zmarł w 1922 roku, ale należało zakładać, że syn i synowa utrzymują rozległe kontakty wśród najwyższych oficerów armii niemieckiej. Wkrótce Benita poznała Sosnowskiego z 2 przyjaciółkami, które miały stać się bezcennymi informatorkami polskiego szpiega. Irene von Jena była urzędniczką w Ministerstwie Reichswehry. Pracowała w Wydziale Budżetowym, gdzie zbiegały się najważniejsze informacje obrazujące skalę tajnych zbrojeń i główne kierunki rozwoju niemieckich sił zbrojnych. Początkowo była przekonana, że Sosnowski jest brytyjskim dziennikarzem, któremu za wysokie wynagrodzenie przekazywała informacje nieobjęte tajemnicą. Aż przekroczyła granicę, za którą zaczynała się kara za zdradę i już odwrotu nie miała. Od tego dnia musiała odpowiadać na pytania, jakie zadawał jej Sosnowski i dostarczać dokumenty, jakich żądał. A może zauroczenie pięknym ułanem sprawiło, że przestała myśleć o śmiertelnym niebezpieczeństwie, jakim groziło jej wykrycie zdrady. Drobna szatynka o pięknych oczach została kochanką Sosnowskiego i jego cenną agentką. W lecie 1928 roku Benita poznała Sosnowskiego z Renate von Natzmer, arystokratką spowinowaconą z rodziną prezydenta Paula von Hindenburga. Już rodzinne koneksje przesądzały o jej szczególnej pozycji w Reichswehrministerium. Pracowała z Inspektionen Sechs, wydziale inspekcji, który zajmował się wojskami samochodowymi, jak wówczas określano wojska pancerne. Szybko znalazła metodę, aby dostarczać Sosnowskiemu najcenniejsze dokumenty. Te, których nie kierowano do archiwum, a więc najtajniejsze, musiały być zniszczone. Palono je w piecu na podwórzu ministerstwa i to było obowiązkiem Renate. Szła tam ze strażnikiem, który niósł torby z dokumentami. Stawiał je przed drzwiczkami pieca i musiał się oddalić, gdyż nie był tak zaufanym człowiekiem jak urzędniczka Inspektionen Sechs. Renate zostawała sama, na krótki czas, ale wystarczające, aby najcenniejsze z dokumentów, które znała, schowała pod sukienką. Nigdy nie została schwytana na wynoszeniu tajnych materiałów. Wśród nowych znajomych Sosnowskiego znalazł się też Günther Rudloff, oficer kontrwywiadu przy dowództwie 3. Okręgu Wojskowego w Berlinie. Był znakomitym kompanem w nocnych hulankach w berlińskich knajpach, za które chętnie płacił Sosnowski. Polski szpieg
odnosił niebywałe sukcesy. Dowództwo w Warszawie oceniało wyniki jego działalności jako wybitne, aż odniósł sukces największy. To z dostarczanych przez niego dokumentów. Polski wywiad w 1927 roku dowiedział się o niemieckich tajnych poligonach w Związku Radzieckim. Zapewne sygnały docierały już wcześniej z siatek szpiegowskich działających na tamtym terenie, ale informacje z Berlina poparte były dokumentami, dającymi wgląd w to, co działo się poza ogrodzeniami z napisami teren wojskowy, wstęp w surowo wzbroniony. Nowa siła Reichswehry. W maju 1925 roku zorganizowano szkołę lotniczą w Lipiecku, obwodowym mieście na południe od Moskwy. Rok później powstały trzy inne, spośród których najważniejszy wydawał się ośrodek czołgowy w rejonie Kazania, nazwany Kama, od Kazań i Maltbrand, nazwiska majora, który kierował pracami ze strony niemieckiej. Wydawałoby się, że Niemcy znaleźli obejście wersalskiego zakazu projektowania, produkowania i posiadania czołgów, bez których wojny nie mogliby zacząć ani jej wygrać. O ile można je było projektować w ukrytych pracowniach, ukryć produkcję budując pojazdy bez uzbrojenia i wież jako rolnicze ciągniki gąsienicowe, to bez prób prototypu nie można było stworzyć pełnowartościowego pojazdu bojowego. Prototypy wywieziono w częściach do Związku Radzieckiego, tam złożono i uzbrojono, aby mogły zostać poddane wszystkim próbom, których wyniki posłużyłyby do skonstruowania bojowego pojazdu. Nigdy jednak tajne radzieckie poligony nie odegrały większej roli, o czym zapewne przesądziły uprzedzenia pruskich oficerów wobec bolszewików i obawa przed udostępnieniem Armii Czerwonej nowoczesnej technologii. W istocie w ciągu 7 lat Niemcy dostarczyli do Kamy 3 prototypy lekkich czołgów nazwanych tak samo, czyli Leichttraktor, oraz 6 prototypów ciężkich czołgów nazwanych dla zmylenia alianckich komisji Großtraktor, co miało sugerować, że chodzi o ciężkie ciągniki rolnicze. Żaden z tych prototypów nie wypadł dobrze na kazańskim poligonie i po ściągnięciu ich do kraju w 1931 roku skończyły jako cele dla ćwiczeń artylerii przeciwpancernej. Wyniki prób w Kamie nie miały dalszego ciągu i nie wykorzystano ich w późniejszych konstrukcjach, opartych na zupełnie innym wzorze. To brytyjskie tankietki Carden Loyd MK6 stały się wzorem dla niemieckich czołgów Panzer I i Panzer II. Niemiecki zespół badawczy w Kamie, jak na próby i oceny mechanizmu tak skomplikowanego jak czołg, był dość symboliczny. Składał się z jednego inżyniera dyplomowanego, dwóch inżynierów, trzech majstrów, jednego instruktora jazdy oraz dwóch przodowników. Tę ekipę uzupełniało 12 radzieckich ślusarzy i elektromonterów. Również szkolenie załóg przebiegało bardzo anemicznie. Zazwyczaj w Kamie przebywało 12 niemieckich żołnierzy. To nie Panzerschule Kama w Związku Radzieckim miała decydujące znaczenie dla niemieckich zbrojeń, lecz szwedzkie zakłady i poligony. Szwecja w listopadzie 1921 roku w tajemnicy odkupiła od Niemiec plany i części czołgu LK-2. Produkcja ruszyła w zakładach AB Landswerk, które wówczas nosiły nazwę Firman, Peterson i Olsen. Ta stara, z wielkimi tradycjami, założona w drugiej połowie XIX wieku firma produkowała wagony kolejowe i dźwigi portowe. Powojenny kryzys gospodarczy sprawił, że znalazła się na krawędzi bankructwa. Niemcy szybko dostrzegli w tym okazję do nabycia przedsiębiorstwa w neutralnej Szwecji, odpowiedniego do uruchomienia produkcji broni pancernej. Maskując transakcję jako przedsięwzięcie holenderskiej firmy, wykupili 50% udziałów, a potem dodatkowo 11% także przejęli kontrolę nad zakładami, które wkrótce zmieniły nazwę na AB Landswerk. Rząd szwedzki, dostrzegając korzyści ze współpracy z Niemcami, rozszerzył ją na inne pola. Na manewry sił pancernych tego państwa zapraszano majora Heinza Guderiana i innych oficerów niemieckich, którzy uczestniczyli w organizowaniu manewrów i mogli sprawdzać swoje koncepcje, jakie później legły u podstaw Blitzkriegu. To Szwecja, nie Związek Radziecki, umożliwiła Niemcom obejście postanowień Traktatu Wersalskiego i budowę wojsk pancernych.
takie informacje, wynikające z dokumentów wykradanych przez Renatę von Jena, Sosnowski przekazywał do Warszawy. W drugim oddziale sztabu głównego, czyli wywiadzie, analizowano je starannie i uznano, że są autentyczne. Polski rząd uzyskiwał argumenty o wielkiej sile. Mógł bowiem za ich pomocą wpływać na politykę mocarstw zachodnich, które wydawały się tracić surowość, z jaką potraktowały Niemców w 1918 roku. Dla Niemców powstawała szansa odbudowy potęgi militarnej. W 1925 roku we Francji ministrem spraw zagranicznych został Aristide Briand. Zawsze ustępliwy wobec Niemców, owładnięty był ideą zbudowania nowej Europy i dla niej gotów był poświęcić bezpieczeństwo wschodnich sojuszników. W Niemczech Gustav Stresemann, minister spraw zagranicznych od 1923 roku, dostrzegł zmiany w nastawieniu Francji i niezdecydowanie Wielkiej Brytanii, która od początku wspierała niemieckie interesy. Umiał to wykorzystać w swojej polityce osłabienia Polski przez rozluźnienie jej sojuszy. Jego propozycja zagwarantowania granic Francji spotkała się z natychmiastowym oddźwiękiem w Paryżu. Z taką samą propozycją Stresemann zwrócił się do Londynu, słusznie zakładając, że rząd brytyjski zechce wywrzeć presję na Francuzów, gdyby ci ociągali się z podpisaniem tak hojnego paktu. I tak 16 października 1925 roku w szwajcarskim mieście Locarno Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Belgia podpisały traktat gwarantujący bezpieczeństwo granicy francusko-niemieckiej. Traktat nie wspominał nic o wschodniej granicy Niemiec, co mogło być odczytane jako jednoznaczne zagrożenie dla Polski i Czechosłowacji. Tym bardziej, że przedstawiciele tych państw, ministrowie spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński i Edward Beneš, choć do Locarno przyjechali, to nie zostali dopuszczeni do udziału w obradach. Polski rząd miał szybko przekonać się, jak duch Locarno wciąga zachodnich sojuszników. Już nie tworzyli wrażenia, że chcieliby wycofać się ze zobowiązań wojskowych wobec Polski. Podjęli takie działania. W listopadzie 1927 roku do Warszawy przyjechał wysłannik francuskiego rządu, marszałek François d'Esperey, aby przekonać marszałka Józefa Piłsudskiego do konieczności wprowadzenia pewnych zmian do tekstu umowy, jaką Polska i Francja podpisały w 1921 roku, jak to określił, w celu skoordynowania tekstu francusko-polskiej konwencji wojskowej z aktualną sytuacją. Misja francuskiego marszałka zakończyła się niepowodzeniem, ale Piłsudski otrzymał wyraźny sygnał, w którą stronę będzie zmierzała polityka sojuszników i ile warte mogą być gwarancje Francji. W tym samym czasie Sosnowski, docierając do najważniejszych dokumentów i sfer niemieckich, przesyłał informacje, które miały ogromną wagę dla polityki zagranicznej Polski. Zagrożenie. W Berlinie niepokojąca wydawała się bliskość Günthera Rudloffa. Sosnowski zdawał się to lekceważyć, a nawet posunął się dalej. Po wielu miesiącach, gdy nie dawał Rudloffowi najmniejszego powodu do oskarżenia go o szpiegostwo, postanowił wykorzystać pozycję i wiedzę Niemca. Stało się to w dniu, w którym Rudloff, nie mogąc podołać długom, zwrócił się o pożyczkę i odebrał 2000 marek za pokwitowaniem. Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie, aż długi Rudloffa stały się tak duże, że przekroczyły możliwości spłaty. Sosnowski w lipcu 1927 roku uznał, że nadszedł odpowiedni moment i zaproponował zamianę finansowych zobowiązań na współpracę z polskim wywiadem. Rudloff na to przystał, ale czy było to szczere? Czy nie było to umyślne zagranie niemieckiego kontrwywiadu, który w ten sposób podstawił swojego człowieka groźnemu polskiemu szpiegowi? Sukces, jakim było zwerbowanie nowego agenta, który pozwalał penetrować niemiecki kontrwywiad, nie został przyjęty z uznaniem w Warszawie. Zwierzchnicy Sosnowskiego zdawali sobie sprawę, że po wielu miesiącach sukcesów, miłosnych podbojów, skutecznego wydzierania Niemcom największych tajemnic, Sosnowski mógł utracić czujność. Mógł stać się nieostrożny, wierząc w swą szczęśliwą gwiazdę.
Podejrzenia narosły, gdy Rudloff, jakby starając się uczciwie zapracować na pieniądze wypłacane przez Sosnowskiego z kasy drugiego oddziału sztabu głównego, dostarczył kilka tajnych instrukcji i ujawnił nazwiska kilku niemieckich szpiegów działających w Polsce. Ale okazały się znane polskiemu kontrwywiadowi. Mógł o tym nie wiedzieć, jednakże był to niepokojący sygnał. Ostrzeżono Sosnowskiego, ale on zdawał się to lekceważyć. Zagrożenie musiało być poważne, skoro w 1927 roku szef wywiadu, pułkownik Adam Studencki, zdecydował się wyjechać do Berlina. Było to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, gdyż należało zakładać, że pomimo wszelkich środków ostrożności niemiecki kontrwywiad dowie się o tym. Aresztowanie szefa polskiego wywiadu w Berlinie dałoby Niemcom polityczne argumenty wielkiej wagi i byłoby to kompromitujące dla Polski. A jednak Studencki pojechał tam. Zastanawiające jest również to, że Studencki widział się z Rudloffem, którego podejrzewano o działanie inspirowane przez niemiecki kontrwywiad. A więc było to szczególnie niebezpieczne. Jednakże nic złego się nie stało i szef wywiadu bezpiecznie wrócił do Warszawy. Co najważniejsze, przekonany, że placówka IN-3 działa bez zarzutu, a Rudloff nie jest podwójnym agentem, ani nie został podstawiony przez Abwehrę. Wkrótce Sosnowski zameldował o zwerbowaniu dwóch agentek zatrudnionych w dowództwie Reichswehry, Lotte von Lemmel i Isabelli von Tauscher. To były fikcyjne nazwiska. Były martwymi duszami, na które pobierał pieniądze. A może kierowały nim uczciwe i praktyczne motywy. Centrala ograniczała wysokość wypłat dla Benity, Irene i Renate, cennych agentek, które dostarczały materiały niezwykłej wagi. Biorąc pieniądze dla fikcyjnych osób, mógł więcej płacić rzeczywistym dostarczycielkom informacji, które uznawał za szczególnie ważne. Okazało się jednak, że to nie wystarczało. Na początku września 1929 roku Renate von Natzmer wyniosła z ministerstwa komplet dokumentów opatrzonych kryptonimem Organisation Kriegsspiel, organizacja gra wojenna. Był to opasły zestaw dokumentów mobilizacyjnych na wypadek wojny z Polską, agresywnej wojny, którą Niemcy mieli rozpocząć uderzając na nasze granice. Z tego dokumentu polski sztab główny mógł dowiedzieć się, jak liczną armię wystawią Niemcy, jak długo będzie trwała mobilizacja, do których rejonów zostaną skierowane najsilniejsze formacje, co wskazywało na kierunki planowanych uderzeń. I to wszystko z pierwszej ręki. Żadne dowództwo nie dostało tak ważnego dokumentu wroga, dającego możliwość zaplanowania obrony lub wyprzedzającego ataku. Żaden rząd nie miał takiego argumentu w rękach, za pomocą którego mógł przewrócić europejską politykę, pod warunkiem, że umiałby to rozegrać. Na przeszkodzie stanęła cena. Sosnowski poinformował, że jego agentki żądają 40 tysięcy marek, czyli niespełna 10 tysięcy dolarów, co w dzisiejszych cenach równałoby się około 100 tysiącom dolarów. Nie była to wygórowana cena, zważając na wartość dokumentu. Była jednak na tyle wysoka, że oficer z drugiego oddziału sztabu głównego, który miał zaakceptować wypłatę, musiał zachować ostrożność. Przede wszystkim musiał mieć pewność, że za te pieniądze nie kupuje fałszywych dokumentów. Nie dość, że dałby się wywieźć w pole niemieckiemu wywiadowi, który takie dokumenty spreparował, to jeszcze pieniądze zasiliłyby kasę Abwehry. To uderzałoby w oficerski honor. Procedura ocen i przetargów ciągnęła się miesiącami, a czas biegł na niekorzyść Sosnowskiego. W 1930 roku stanowisko szefa Wydziału II w oddziale II Sztabu Głównego, któremu podlegał Sosnowski, objął pułkownik Stefan Mayer. 34-letni oficer uważany był za świetnego fachowca. W istocie przeszedł długą drogę w wywiadzie. Po okresie służby w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej podczas wojny polsko-bolszewickiej służył jako zastępca szefa wywiadu w 4. Armii. Po wojnie przez pewien czas kierował ekspozyturą wywiadu w Wilnie. Być może ze względu na osobistą historię uważał, że największe niebezpieczeństwo zagraża Polsce ze wschodu i gotów był lekceważyć zagrożenie ze strony Niemiec. To on podjął decyzję o odrzuceniu oferty zakupienia niemieckiego planu. Niespodziewanie w grudniu 1932 roku Sosnowski zdecydował się przysłać dokumenty za darmo, co jeszcze bardziej rozgrzało atmosferę podejrzeń wokół niego.
Materiały, jakie w tym czasie nadsyłał, wskazywały, że Niemcy łamią postanowienia Traktatu Wersalskiego i rozbudowują Reichswehrę, która w 1932 roku osiągnęła liczebność 250 tysięcy żołnierzy, a więc 2,5-krotnie większą niż zezwalał Traktat Wersalski. Z dokumentów i informacji dostarczanych przez Irenę von Jena z 6 Inspektoratu wynikało, że Niemcy, korzystając z radzieckiego pośrednictwa, zakupili w Wielkiej Brytanii 2 egzemplarze tankietki Carden Lloyd i na jej podstawie opracowali czołg oznaczony LAS. Zapadła decyzja o wyprodukowaniu 15 takich pojazdów, ale bez wieży i uzbrojenia, co pozwalało zamaskować ich rzeczywisty charakter. Te czołgi miały stać się trzonem sił uderzeniowych przyszłej masowej armii niemieckiej. W styczniu 1933 roku, gdy władzę w Niemczech objął Adolf Hitler, nie można już było mieć wątpliwości, że polityka niemiecka weszła na drogę prowadzącą do wojny, która mogła wybuchnąć za kilka lat, gdy Reichswehra wzmocniłaby swoje siły. Pętla. Zagrożenie narastało bardzo szybko, choć nie sposób określić bezpośredniej przyczyny. Być może sprawa zakupu niemieckiego planu mobilizacyjnego przekonała Stefana Majera, że Sosnowski zdradził. W tym czasie nasz kontrwywiad w Toruniu podjął obserwację niemieckiej siatki szpiegowskiej, która działała nieudolnie i nieostrożnie. Szybko zgromadzono dowody, ale kontrwywiad czekał na okazję, jaką byłoby osaczenie jednego z agentów w sposób nie dający żadnych wątpliwości co do charakteru jego współpracy z obcym wywiadem. W tym celu oddelegowano z centrali w Warszawie do Torunia jednego z oficerów, aby nadzorował operację. Agent został schwytany w momencie, gdy przekazywał Niemcowi materiały szpiegowskie. Był to porucznik Józef Gryf Czajkowski, poprzedni kierownik berlińskiej placówki IN-3. Po odwołaniu z Berlina osiadł na wsi pod Toruniem, ale jak się okazało, w dalszym ciągu pełnił tajną służbę, tyle że dla Niemców. Jego wina nie podlegała żadnym wątpliwościom. Kontrwywiad przejął 7 rolek filmów ze zdjęciami tajnych obiektów wojskowych. Czajkowski zdawał sobie sprawę, że groził mu stryczek, więc podjął desperacką próbę uratowania się przed ostatecznością. Wyjaśnienia, które przedstawił w śledztwie, wydawały się całkowicie zmyślone. Zeznał, że nie mogąc zdobywać materiałów szpiegowskich w czasie swojej berlińskiej służby w IN-3, zgłosił się do Abwehry, proponując współpracę. Od tego czasu przekazywał do Warszawy wiele materiałów spreparowanych przez niemieckie służby. Pozostawało pytanie, czy poinformował Abwehrę o swoim następcy, Sosnowskim. Gryf Czajkowski zdecydowanie zaprzeczył. Mógł jednak podejrzewać, że Polacy coś wiedzą o namierzaniu szpiega przez Abwehrę, więc oświadczył, iż Niemcy zdają sobie sprawę, kim w rzeczywistości jest Sosnowski. Czajkowskiego skazano na śmierć 28 lutego 1933 roku. Poszedł na szafot, nie odwołując tych słów. W istocie zadał cios Sosnowskiemu. Oświadczenie, które mogło być czystym wymysłem, podsyciło atmosferę podejrzeń wokół polskiego szpiega w Berlinie. Jeżeli bowiem Abwehra zdawała sobie sprawę z charakteru jego pobytu, to znaczyło, że go kontrolowała. Żaden kontrwywiad nie pozwoliłby na wykradanie tajnych dokumentów, w dodatku tak wielkiej wagi jak plany mobilizacyjne. Sosnowski musiał więc zostać przez Abwehrę zwerbowany lub stał się nieświadomym wykonawcą planów niemieckiego kontrwywiadu. Bez względu na to, jaka była jego rzeczywista rola, której odkryć było nie sposób, jego działalność była szkodliwa, a materiały, jakie przekazywał, bezużyteczne. Tak mógł myśleć pułkownik Stefan Majer. W Berlinie wokół Sosnowskiego zaciskała się inna pętla, a on, brnąc w miłostki, nawet tego nie przeczuwał. Niebezpieczeństwo nie groziło mu ze strony agentek tak wartościowych jak Benita von Falkenhayn czy Irene von Jena, lecz kochanki, która niewiele ciekawych informacji mogła dla niego zdobyć. Była to 25-letnia tancerka i aktorka Lea Rosa Kruse, występująca pod pseudonimem Lea Niako. Zastanawiające jest, że w tym okresie, w czerwcu 1933 roku, Lea Niako przyjechała do Polski.
Widać ją na dwóch zdjęciach zrobionych przez reportera z koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny. Dlaczego? Robiąc zdjęcia do reportażu z uroczystości Bożego Ciała w Łowiczu, fotoreporter zwrócił uwagę właśnie na Leniako. Znana bywalcom berlińskich kabaretów, wystąpiła tylko w jednym filmie La Carta w 1933 roku, grając podrzędną rolę. A jednak fotograf odnalazł ją w tłumie i sfotografował w okolicznościach, które jednoznacznie wskazywały na miejsce, w jakim przebywała. Już wtedy Lea Niako współpracowała z niemieckim kontrwywiadem. Podobno pewnego dnia pożaliła się swojemu impresario, że Sosnowski szantażem zmusza ją do szpiegowskiej roboty. Ten powiadomił czym prędzej kontrwywiad, który przystąpił do rozpracowywania polskiego szpiega. Wszystko to działo się w okresie, w którym Lea Niako była w Polsce lub zaczęło tuż po jej powrocie do Niemiec. Czyżby stała się narzędziem w rękach szefów polskiego wywiadu, którzy w ten sposób postanowili zniszczyć Sosnowskiego, wydając go wrogowi. Pułkownik Stefan Majer nienawidził Sosnowskiego i był przekonany, że jest podwójnym agentem. Nie mogąc tego udowodnić, mógł tylko w jeden sposób przerwać szkodliwą, jego zdaniem, działalność swojego podwładnego. Jeżeli podejrzenia Majera były słuszne, Niemcy nie zrobiliby krzywdy Sosnowskiemu. Mogli go aresztować, aby nie zdradzić swojego agenta, a potem wypuściliby go lub umożliwili ucieczkę. Trafiłby do Polski, gdzie można byłoby go postawić przed sądem, a nawet skazać na śmierć. Jeżeli pułkownik Majer w ten sposób chciał rozprawić się z Sosnowskim, to jego plan się udał. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego Niemcy aresztowali Sosnowskiego? Policja wezwana do pomocy przez Abwehrę, która wtedy nie miała jeszcze własnych oddziałów wykonawczych, wkroczyła do mieszkania Sosnowskiego przy Lietzow-Ufer wieczorem 27 lutego 1934 roku, gdy odbywało się tam przyjęcie dla kilkudziesięciu osób. Zatrzymano wszystkich, choć wkrótce trzech polskich dyplomatów i Leę Niako zwolniono. Dlaczego aresztowano Sosnowskiego? Zdemaskowany szpieg przestaje być groźny, a zyskuje szczególną wartość dla tajnych służb. Może uratować głowę tylko w przypadku podjęcia współpracy i ta świadomość może skłonić schwytanego do odgrywania nowej roli. Przy jego pomocy wywiad może podsuwać wrogom fałszywe informacje, wyrządzając ogromne szkody. Może rozpoznawać środowisko wywiadowcze, łatwo namierzać kurierów, nowych szpiegów i agentów. Jednym słowem, aresztowanie szpiega i osadzenie go w więzieniu jest ostatecznością, z reguły wymuszoną przez okoliczności. Jakie więc okoliczności skłoniły Abwehrę do wsadzenia Sosnowskiego do więzienia? Bez wątpienia stałoby się tak, gdyby Abwehra wiedziała, że Sosnowski został uznany za zdrajcę przez szefów polskiego wywiadu i wykorzystanie go do tzw. gry inspiracyjnej, czyli podsuwania Polakom fałszywych materiałów, nie przyniesie efektu. Kilka dni później aresztowano Benitę, Irenę i Renatę oraz Güntera Rudloffa. Skąd Abwehra o nich wiedziała? Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Sosnowski nie zdradził swoich agentów, a ze wszystkich sił starał się ich bronić, gdy zostali aresztowani. Polski wywiad został oślepiony w momencie, gdy ruszała lawina. W Niemczech pierwszych 15 potajemnie wybudowanych czołgów Panzer I, pozbawionych uzbrojenia, wieży i górnej części kadłuba, wysłano do dwóch pułków Zossen i Ordrów jako pojazdy do nauki jazdy. Kierowca, wioząc czterech kolegów kursantów, mógł poczuć, jak prowadzi się prawdziwy czołg w terenie. W tym samym czasie zakłady Krupa otrzymały zamówienie na 135 czołgów tego typu już z wieżami i uzbrojeniem. W styczniu 1934 roku nadeszło kolejne zamówienie na 450 tych wozów bojowych. Hitler rozpoczął przygotowania do wojny, w której czołgi miały odgrywać główną rolę. Rotmistrz Jerzy Sosnowski stanął przed niemieckim sądem 5 lutego 1935 roku razem ze swoimi najbliższymi współpracowniczkami – Benitą, Irenę i Renatę. Ich położenie było o wiele gorsze. Były Niemkami, urzędniczkami w Ministerstwie Reichswehry, a więc były związane tajemnicą wojskową, a zarzucano im zdradę stanu. Nie mogły liczyć na złagodzenie wyroku, który musiał być bardzo wysoki.
Jerzego Sosnowskiego i Irenę von Jena sąd skazał na dożywotnie więzienie. Dwie pozostałe, Benite von Falkenhayn i Renate von Natzmer, skazano na karę śmierci. Adolf Hitler odrzucił możliwość aktu łaski. Lea Niako podobno stanęła przed sądem, ale nie poszła do więzienia, a jej współpraca z kontrwywiadem pozostała tajemnicą niemieckich tajnych służb. W 1940 roku zagrała w propagandowym filmie Legion Condor, sławiącym udział hitlerowców w walkach w Hiszpanii podczas wojny domowej. Do takiej roli mogła być dopuszczona tylko aktorka o nieskazitelnej przeszłości. Również Günther Rudloff uniknął kary. Czy mogło to świadczyć, że został podstawiony przez Abwehrę i brał udział w rozpracowywaniu Sosnowskiego? Nie. To Sosnowski starał się go osłaniać. Ponadto Rudloff był w korzystnej sytuacji, gdyż jako funkcjonariusz kontrwywiadu mógł dowodzić, że kontaktując się z polskim szpiegiem, wykonywał swoją misję. Nie można wykluczyć, że uratował go Wilhelm Canaris, szef Abwehry, który przyjął to stanowisko, aby walczyć z hitleryzmem. On prowadził inną grę, w której Rudloff mógł odgrywać nieznaną dotychczas rolę. Został uratowany, ale nie na długo. Po zdobyciu Warszawy w 1939 roku oficer Abwehry odnalazł w forcie Legionów, gdzie mieściła się Centralne Archiwum Wojskowe, dokumenty, których analiza potwierdziła bliską współpracę Rudloffa z Sosnowskim. Aresztowany popełnił samobójstwo w więzieniu 7 lipca 1941 roku. Czas życia Benity von Falkenhayn i Renate von Natzmer biegł szybko. Przeniesiono je do cel na parterze w budynku numer 3 więzienia Plötzensee, nazywanego Domem Śmierci. Tam przetrzymywano skazanych na śmierć. Dwa dni po ogłoszeniu wyroku, 18 lutego, o świcie zbudzono obydwie więźniarki. Najpierw Benitę. Poprowadzono długim korytarzem na parterze biegnącym do niewielkiego dziedzińca, który z jednej strony osłaniał mur wysoki na 6 metrów. Do końca wierzyła, że ukochany Jurek uratuje ją. Być może miała nadzieję, że doprowadzi do wymiany za schwytanych w Polsce niemieckich szpiegów. On wykonał tylko piękny gest, wystąpił o zezwolenie na poślubienie Benity. Nie dostał zgody. Wciąż kochała Sosnowskiego tak bardzo, że uważała, iż to jemu składa największą ofiarę swojego życia. W ostatnim liście pisała do niego: Kochany Jurku, za kilka godzin będzie po wszystkim. W całym swoim życiu kochałam tylko ciebie. Wybaczam ci wszystko i mam nadzieję, że mnie także zostanie wszystko wybaczone. Może Najświętsza Panna Częstochowska, przed której cudownym obrazem modliliśmy się razem, pamiętasz? Wstawi się za mną. Benita. Na niewielkim wewnętrznym dziedzińcu dwaj pomocnicy Kata podeszli do niej i wzięli pod ręce skute na plecach. Kat Karl Gröppler we fraku, cylindrze z białymi rękawiczkami stał dalej. Był głównym katem Niemiec z długą karierą. Zaczął tę pracę w 1906 roku, gdy splajtowała prowadzona przez niego pralnia. Przez wiele lat nie był zadowolony ze swych zarobków. Kontrakt, jaki podpisał w 1924 roku, określał, że będzie zarabiał 136 marek w złocie miesięcznie oraz 60 marek za każdą egzekucję. Jego problem polegał na tym, że egzekucji nie było dużo. W 1930 roku skarżył się, że zarabia mniej niż wynosi zasiłek bezrobotnego. Aż władzę w Niemczech przejęli naziści. Miesiąc później podpisał nowy kontrakt przewidujący dużo wyższe zarobki, ale przede wszystkim liczba skazanych, którym trzeba było obcinać głowy, znacząco wzrosła. Gröppler był tak zadowolony z nowej władzy, że witał skazanych hitlerowskim pozdrowieniem, aż Ministerstwo Sprawiedliwości zakazało mu takiego zachowania. Benita von Falkenhayn miała wysłuchać prokuratora w czerwonej todze, który wstał, aby odczytać. Mam obowiązek poinformowania was, Benito von Falkenhayn, że wasza prośba o łaskę została odrzucona. Wyrok sądu, który skazał was na śmierć za szpiegostwo na rzecz obcego państwa i zdradę stanu, będzie teraz wykonany. Oddaję was w ręce kata,
Pomocnicy doprowadzili Benita do pieńka, w którym wyżłobiono miejsce na głowę skazańca i unosząc jej ręce skrępowane na plecach, zmusili, aby uklękła. Greppler podniósł topór, aby jednym uderzeniem odciąć głowę, która spadła do kosza podstawionego pod pieniek. Struga krwi popłynęła wyżłobionymi rowkami w podłodze do ścieku, gdy pomocnicy Kata odciągnęli na bok bezgłowe ciało. Musieli szybko przygotować miejsce do kolejnej egzekucji. Renate von Natzmer wkrótce została wyprowadzona z celi na parterze, aby odbyć tę samą drogę, którą przeszła Benita. Rodzina Benity zdołała odzyskać jej ciało, choć regulamin nakazywał spopielenie. Trumnę złożono do rodzinnego grobowca na berlińskim cmentarzu tuż obok mauzoleum Manfreda von Richthofena, asa myśliwskiego z I wojny światowej. Jerzy Sosnowski został przewieziony do więzienia Brandenburg. Ocalił życie, co było całkowicie zrozumiałe. Obawiano się bowiem, że skazanie go na śmierć spotka się z odwetem ze strony Polaków, którzy u siebie skażą na śmierć niemieckiego szpiega. Sosnowski został unieszkodliwiony, a jego życie zyskiwało dla tajnych służb wartość. Można było go wymienić na złapanych w Polsce niemieckich szpiegów i tak się stało. W sprawę jego zwolnienia zaangażował się sam szef Abwery, Wilhelm Canaris, który doprowadził do uzgodnienia warunków wymiany Sosnowskiego na 7 szpiegów niemieckich schwytanych w Polsce. Zwodniczy ratunek. W kwietniu 1936 roku w Zbąszyniu, granicznym mieście, Abwera i polski wywiad dokonały wymiany. Wydawałoby się, że Sosnowski po strasznych przejściach będzie mógł odzyskać spokój i uznanie, na jakie zasłuży. Wszystko na to wskazywało. Awansowano go do stopnia majora, ale czas chwały trwał krótko. Ożyły podejrzenia o współpracę z Abwerą. Aresztowano go. Głównym argumentem przeciwko niemu była bezkarność Rudloffa, co miało wskazywać na ich wspólną grę przeciwko Polsce. Sosnowski stał się tajnym więźniem polskiego wywiadu. Zamknięto go w celi na wiele miesięcy, choć nie przedstawiono zarzutów. Dopiero w 1938 roku na rozkaz marszałka Edwarda Śmigłego-Ryza podjęto oficjalne śledztwo, którego wynik był przesądzony. Wywiad nie mógł bowiem przyznać, że aresztował bohatera i bez sądu trzymał go przez 19 miesięcy w więzieniu. Ponadto udowodnienie winy Sosnowskiemu rozwiązywało wiele problemów drugiego oddziału. Wiele niepowodzeń wywiadowczych można było wyjaśnić krecią robotą szpiega zdrajcy. W marcu 1938 roku stanął przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie, który w czerwcu następnego roku skazał go na 15 lat więzienia. Akta sprawy nie zachowały się i nie wiadomo, na czym sąd oparł przekonanie o winie, którego efektem był tak surowy wyrok. Sosnowski protestował, złożył apelację, ale nie rozpatrzono jej. W tym samym czasie specjalna komisja wojskowa kierowana przez generała Tadeusza Kutrzebę dokonała analizy działań drugiego oddziału, która doprowadziła do zwolnienia w marcu 1939 roku całego kierownictwa. Ze stanowiska szefa drugiego oddziału Sztabu Głównego odszedł pułkownik Tadeusz Pełczyński. Zwolniono szefa wywiadu pułkownika Stefana Majera, a zła opinia długo się za nim ciągnęła. W Wojsku Polskim odradzającym się we Francji nie znaleziono dla niego miejsca. Dopiero w wyniku interwencji Brytyjczyków został dowódcą szkoły oficerów wywiadu w Anglii, co było bocznym torem dla oficera, który przez 9 lat był szefem polskiego wywiadu. Odszedł szef kontrwywiadu, major Stefan Stanisław Szaliński. Zwolniono majora Adama Świtkowskiego, kierownika referatu Zachód, a więc bezpośredniego przełożonego Sosnowskiego. To były szokujące posunięcia, zważając, że nastąpiły w marcu 1939 roku, gdy wojna z Niemcami była już oczywista. Zmiana szefów wywiadu i kontrwywiadu w krytycznym okresie musiała, jeżeli nie sparaliżować, to wprowadzić zamieszanie i spowolnić funkcjonowanie służb podstawowych dla bezpieczeństwa państwa. Co więc odkryła Komisja Kutrzeby, skoro postulowała tak drastyczny zabieg, z którego wynikało, że pozostawienie tych ludzi na stanowiskach będzie bardziej szkodliwe dla Polski niż zamęt, jaki spowoduje ich odejście?
Gdy wybuchła wojna, Sosnowskiego zgodnie z regulaminem służby więziennej ewakuowano na wschód, gdzie strażnik, działający według instrukcji, jakie otrzymał na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa, miał go zastrzelić. Być może próbował wykonać rozkaz, ale nie trafił. Być może doszło do strzelaniny z radzieckimi żołnierzami, w wyniku której Sosnowski został ranny, ale zdołał zbiec. Niedługo się ukrywał, gdyż 23 września 1939 roku zgłosił się na posterunek NKWD. Jego pojawienie się musiało zaskoczyć Rosjan, którzy nie wiedzieli, co mają zrobić z człowiekiem przyznającym się, że był polskim szpiegiem w Niemczech. Być może usiłowali wykorzystać go jako agenta rozpracowującego lokalne środowisko polskich patriotów. To było główne zadanie NKWD na zajmowanych polskich ziemiach, gdzie trzeba było likwidować ludzi, którzy mogli organizować zbrojne podziemie. Niespodziewanie 2 listopada Sosnowski został aresztowany. Bez wątpienia na rozkaz z Moskwy, gdzie szybko zorientowano się, jak ważny człowiek wpadł w radzieckie ręce. Przywieziono go do więzienia na Łubiance. Tam do rozpracowywania go wykorzystano dwoje bardzo doświadczonych i bezwzględnych funkcjonariuszy. Zoję Rybkinę i Wasylija Zarubina. Rybkina, inteligentna, błyskotliwa i atrakcyjna, działała jako szpieg w Finlandii. Zarubin był bardziej doświadczony. Od 1925 roku prowadził szpiegowską działalność w Chinach, Danii, Niemczech, Finlandii i Francji. Aby zmiękczyć Sosnowskiego, do jego celi wprowadzono kalekiego bolszewika, Piotra Zubowa, starego i zasłużonego rewolucjonistę. Był przyjacielem najważniejszych ludzi w bolszewickim państwie, w tym samego szefa NKWD Ławrentija Berii. Jednakże znajomości niewiele mu pomogły. Aresztowano go na rozkaz Stalina, gdy nie wykonał polecenia zorganizowania zamachu stanu w Jugosławii. A Bogdan Kobułow, przyjaciel, częsty gość w jego domu, bezlitośnie torturował go w lefortowskim więzieniu. Potem inny oprawca, pułkownik Borys Rodos, strzaskał mu młotem kolana. Zapewne rozmowy z tym człowiekiem, który przeszedł przez piekło więzienia NKWD, miały zmiękczyć Sosnowskiego i nakłonić go do współpracy. Zawierały również groźby, co mogło stać się, gdyby odmówił współpracy. Jeszcze jeden element tej gry miał złamać Sosnowskiego. Wasylij Zarubin demonstrował niezwykłą wiedzę, jaką radziecki wywiad miał na temat życia polskiego szpiega w Berlinie. Zarubin podawał nazwiska kobiet, które Sosnowski wciągnął do swojej siatki, i tych, które były tylko kochankami, marki samochodów, jakimi jeździł, adresy i położenie mieszkań, które kupił w Berlinie. Tak bogata wiedza pochodziła od radzieckiego agenta Willego Lemana, funkcjonariusza kontrwywiadu berlińskiej policji, a potem Gestapo. Skoro Rosjanie tak dużo wiedzieli, to jaki był cel tej gry? Wiedza Sosnowskiego na temat niemieckich spraw była już całkowicie nieaktualna. Zmienił się rząd i kadra dowódcza. Jednakże Rosjanie zdawali sobie sprawę, że nie wszyscy członkowie berlińskiej siatki zostali zdekonspirowani. Mogli więc łatwo zostać zmuszeni do współpracy z nimi. A może chodziło o penetrację polskiego wywiadu odradzającego się we Francji? Było to jednak bardzo wątpliwe, żeby Sosnowski zwolniony z więzienia w Moskwie i odesłany do Francji został życzliwie przyjęty. Rosjanie musieli wiedzieć, że wykorzystanie Sosnowskiego jako ich agenta w polskich siłach zbrojnych jest niemożliwe, bez względu na to, jakich środków użyliby, aby go złamać. Chętnie odpowiadał na pytania, zdawał się nie taić niczego przed Rosjanami. Bez wątpienia kierowało nim poczucie głębokiej krzywdy wyrządzonej mu przez polskich przełożonych. Mówił przesłuchującym: po tym, jak zostałem aresztowany przez Niemców, w toku śledztwa dowiedziałem się, że oddział drugi polskiego sztabu zaczął mieć wątpliwości co do uczciwości agentury, z którą pracowałem. Wątpliwości te zostały wywołane faktem, że poprzez swoją agenturę zdobyłem plan mobilizacyjny armii niemieckiej. Oddział drugi uważał, że ten plan był inspirowany i na podstawie tego doszedł do wniosku, że ktoś z moich agentów pracuje na polecenie Niemców przeciw Polsce. Z tego powodu oddział drugi wydał mnie i moją agenturę wywiadowi niemieckiemu. Sosnowski musiał być głęboko przekonany, że tak właśnie się stało. Odkrywał podwójną grę prowadzoną przeciwko niemu przez jego zwierzchników, których obowiązkiem było chronić go i ratować, gdyby znalazł się w niebezpieczeństwie.
Jego rozżalenie i rozgoryczenie wydawały się szczere. Czy jednak nie prowadził sprytnej gry, chętnie ujawniając to, co już Rosjanie wiedzieli, lub informując ich o faktach bez znaczenia? Na przykład podał nazwisko i adres jednego ze swoich najbliższych niemieckich współpracowników. Rudloff, zwerbowany przeze mnie w lipcu 1927 roku, mieszka w Berlinie, przy ulicy Hohenzollern-Damm, numer 128. To była prawda. Tyle, że Rudloff już był spalony w wyniku niedbalstwa oficerów polskiego wywiadu, którzy dopuścili do tego, że najtajniejsze dokumenty nie zostały zniszczone, a leżały w żelaznych szafach w forcie Legionów, gdy weszli tam Niemcy. Czy Sosnowski, zgorzkniały, wymęczony wieloletnim więzieniem w Niemczech i Polsce, poddany bezwzględnej grze doświadczonych śledczych w moskiewskim więzieniu, dał się zwerbować? Możemy tylko przypuszczać, że gdyby tak się stało, to zwolniono by go z więzienia i być może wypuszczono ze Związku Radzieckiego jak tysiące polskich oficerów po układzie Sikorski-Majski podpisanym 30 lipca 1941 roku. A on pozostał w więzieniu. Co więcej, gdy wojska niemieckie podeszły pod Moskwę w listopadzie 1941 roku, Sosnowskiego jako ważnego więźnia ewakuowano do Saratowa. Tam podobno na początku 1942 roku zmarł w wyniku wycieńczenia organizmu i zapalenia jelit po długotrwałej głodówce protestacyjnej. Miejsce jego pochówku nie jest znane.